27 października 2024, miesiąc po powodzi, która przechodziła między innymi przez te zabudowania hydro we Wrocławiu obok elektrowni wodnej. Stan wody był wyższy o około 4 metry od obecnego. Przelewał się przez cypel kamienny między śluzą i przepływającym obok kanałem Odry. W oddali kościół świętej Elżbiety można zobaczyć filmy z koncertów organowych odbywających się co tydzień w bazylice, jak również w oddali widać fragment wieży ratusza miejskiego. Obok bulwary książęce. Między bulwarami a kanałem Odry przestrzeń do zalania ewentualnego po wylaniu się wody z kanału Odry. Nowe budynki. Odległość od rynku 200-300 metrów. Cena metra około 25 lub wyżej